Szanowni Państwo, dobry wieczór. Dla nas jest sobota 14 sierpnia. Jesteśmy świeżo po meczu Warty Poznań, ale zanim dojdziemy do podsumowań ostatniej, jeżeli dobrze liczę, czwartej kolejki Ekstraklasy, to pozwolę sobie przedstawić redakcję sportowych PYR i mimo, że szumnie nazwałem to redakcją, to podkreślam nadal, że my ekspertami nie jesteśmy i nasze opinie nie są wiążące. Co więcej, nie musicie sobie nawet wyrabiać zdania w oparciu o nie. A ze mną dzisiaj w odchudzonym składzie, ponieważ Daniel gnije w sztumie i tak się, Cyryl, kończą właśnie fałszywe oskarżenia. A ze mną w składzie dzisiaj jest Maras. Dzień dobry. Dobry wieczór. To na razie nie był dobry wieczór, ale dobry wieczór. Jest też Cyryl. Cześć. I we trzech postanowimy umilić wam czas, nieważne kiedy tego słuchacie, czy będzie to rano, to dzień dobry, jeżeli wieczorem, to dobry wieczór, a jeżeli w ciągu dnia, no to też dzień dobry. Panowie, zanim przejdziemy do omawiania sobie meczy, bo dzisiaj mamy dość chudziutki odcinek, bo nie ma żadnych dodatkowych tematów, uważam, że powinniśmy nieco rozwinąć formułę pę i wykorzystać jej pełny potencjał. Więc Marek, pozwoliłem sobie przygotować pytania do rundy pę, na które będziecie mi odpowiadać. Ale to nie jest tak, że macie czas do namysłu i się zastanawiacie, tylko to jest pytanie strzał. Czy to jest jasne? Tak. Tak. Marek, musisz trochę bliżej mikrofon. Tak. No, powinno być okej. Okay. Dobrze. Pytań jest sześć. To grubo. No oczywiście, każdy ma po trzy. Zaczniemy sobie od Cyryla pierwszym pytaniem, a potem polecimy dalej. Aha, drodzy słuchacze, żebyście mieli świadomość, Marek odpalił pierwszy mecz Realu w La Lidze i jednym okiem patrzy, co się dzieje, więc czasami może wybuchnąć. A żeby było śmiesznie, nie jesteśmy w naszym studiu, tylko u Marka w domu, więc może też szczekać pies. Także musicie nam wybaczyć ewentualne niedogodności, ale robimy wszystko, co w naszej mocy. Panowie, czy jesteście gotowi na rundę pę? Si, senior. Świetnie. Si. To powiem tylko, że do wygrania w tej rundzie pę. Alkohol? Absolutnie nie. Kawałki niedojedzonej pizzy? W życiu nigdy. Nagrodą w dzisiejszej rundzie pę jest to uczucie, kiedy budzisz się rano po ostrym chlaniu i nic ci nie jest. Uważam, że to uczciwa nagroda. Czyli dzień nieśmiertelności. Dokładnie. Stawka jest wysoka. Zaczynajmy. Cyryl, ty dostajesz pierwsze pytanie, ja pytanie, ty szybko odpowiedź, tak? Gotowy? Ale to wszystkie jemu dajesz? Nie, jedno Cyryl, drugie ty, trzecie Cyryl, czwarte ty. Rozumiem. Tak? Dobra. Zaczynamy rundę pę. Dokończ zdanie. Jak w porach roku? Dobrze? Vivaldiego. Tak jest. Z jakiego to serialu, Maras? Z Klan. Kto napisał Potop? Sienkiewicz. Ile wynosi mandat za złe parkowanie auta? 200. Dobrze, wymień trzech apostołów. Łukasz, Jan i Paweł. Chyba dobrze. Maras, ostatnie pytanie. Słoń Dumbo jest jedynym w historii słoniem, który potrafi latać. Na podstawie ogólnodostępnej wiedzy oblicz, jaki dystans byłby w stanie przelecieć, gdyby nie przewoził żadnego ładunku na plecach. 126 kilometrów. Chyba dobrze, nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Ale cieszę się, że wywołałem tym pytaniem temat słoni. Aha, ale zwycięzców... Poczekajcie, wszyscy... Nie, każdy dobrze odpowiedział. Fuck. To się musicie podzielić nagrodą. To każdy ma po 12 godzin takiej nieśmiertelności po ostrym chlaniu. Dzisiaj by się przydało. No dzisiaj to już za późno. Jak dobrze. Real wygra, to jemu, ja mu mogę wtedy oddać te 12 godzin, bo tu będzie grubo. Dobrze, panowie, ostatnie pytanie dotyczyło słonia i płynnie dzięki temu przechodzimy sobie do podsumowania meczu Brookbet Termalika Nieciecza, strasznie długą nazwą, z Lechem Poznań. I spotkanie zakończyło się wynikiem, Marek, jakim? 1-3. Bardzo dobrze. Cyryl, czy widziałeś ten mecz? Tak, widziałem ten mecz. Nie cały, bo muszę się przyznać, że ostatnie 10 minut musiałem opuścić ze względu na umówione spotkanie na mieście. Rodzina mi się zjechała i po prostu pojechaliśmy sobie na miasto na jakieś piwko i poznańskie blubry. Ale tak, widziałem mecz. Mam do niego ambiwalentny stosunek. Mimo, że Lech wygrał i to zdecydowanie, no to jednak do jego poziomu, tak samo jak do poziomu Murawy, co zresztą było widać, jak świeciło słońce pod odpowiednim kątem, mam wiele do życzenia. Bardziej przypominało to kartoflisko niż boisko ekstraklasowe, niestety. No ja uważam, że mecz był zajebisty, super grali, podobało mi się i widać progres. Szkoda tylko, że przez pierwszych 5 minut i później się skończyło, bo po 5 strzeliliśmy 2 gole,
No a potem było jednak trochę smrodku w tym polu karnym i to bolało. Było. No my we dwóch mieliśmy tę przyjemność oglądać ten mecz i nie zdążyliśmy, znaczy kineskop w telewizorze u Marka jeszcze dobrze się nie nagrzał, a już padły dwie bramki. Swoją drogą Barry Douglas bardzo ładnie tego gola dziabnął i jestem żywo zachwycony tym, jak po prostu przywalił w tę piłę i ona tak ciup i brama. Mówili, że nadwaga dowolnych nie przeszkadza. No widzisz, no właśnie, no ale to było w trzeciej minucie, a w czwartej minucie ambasador... W drugiej chyba. W drugiej? No, pierwsza bramka w drugiej, a potem w czwartej. Przepraszam cię najmocniej. Tak, ja mam na flash score, że trzecia, czwarta minuta. A, to no, chłopaki się nie cyrtolili, szybko był prawy prosty, potem lewy sierpowy i Amaral, który według mnie nadal powinien mieć swoją linię ryb w Lisnerze, bo ma takie rybie nazwisko, przywalił na 2-0. I w tym momencie mam wrażenie, że ten mecz po prostu zwolnił. No bo Lech oddał inicjatywę Termalice i zamiast pójść za ciosem i dokładać kolejne bramki, to trochę wrócili jakby koncepcją gry do zamierzchłej prehistorii. Schodzę Marii Bakero i stwierdzili, że chyba dowiozą ten wynik do końca. Nie wiem, czy chcieli oszczędzać siły, czy stwierdzili, że przejdą tylko i wyłącznie na kontrowanie, żeby ukuć jakieś bramki. No niestety... Kurde, no ciężko. Fakt, że no na tej murawie ciężko się grało. Piłka skakała, odbijała się od nogi. No znowu był to pokaz niedokładności, jakieś takie błędy i problemy natury technicznej. Już taktycznie, to tak jak Marek powiedział, lepiej to wyglądało, faktycznie się rozkręcają, ale kurde, cały czas coś tu jest nie tak. Zresztą sam Maciej Skorża po meczu stwierdził, że gdzieś tam nadal brakuje i tych płuc przez cały mecz. Gdzieś tam szybko się chłopaki wypalają, zaczynają oddychać rękawami, no i gdzieś... Przez to, że zmęczenie bierze górę, no to te założenia taktyczne też nie są realizowane. No. Jeszcze może nie ten etap, może jeszcze Maciej musi trochę ich tam przycisnąć. Ja odrobinę zrewidowałem swoje poglądy, jeżeli chodzi o Lecha. W takim znaczeniu, że na to Marek zwrócił uwagę w ostatnim odcinku, że tak ciągle marudzimy na tego Lecha i marudzimy, a nie ma żadnych pozytywów. No pozytywy są takie, że oni wygrywają i to jest na plus, natomiast ta piłka jest... No, taka, No, bo nie ma na to dobrego słowa. W sensie powiedzieć, że toporna, to też nie do końca, bo to nie jest pragmatyczny futbol, tylko to jest brzydka piłka. No, nie, po meczu oświeciło mnie taka złota myśl. Lech Poznań to jest reprezentacja Polski za Jerzego Brzęczka. To nie wygląda, to jest toporne. Jest masakra obejrzeć taki mecz cały. W drugiej połowie z Filipem, jak oglądaliśmy, to gadaliśmy i ten mecz tam za dużo się nie działo, żeby było coś śledzić, za bardzo szczerze mówiąc. No nie, no bo taka jest prawda, że po tej drugiej bramce w czwartej minucie to gra stanęła w miejscu. I no. To nie tak, że Lech jakoś super oddał inicjatywę. Oni po prostu stanęli i sobie to powolutku rozgrywali, bo wiedzieli, co prawda, no to jest niebezpieczny wynik takie 2-0. To jest niebezpieczny wynik takie 2-0. A Brookbet też jakoś, no to znaczy dostali w trąbę na dzień dobry. Ale mieli 4 dobre sytuacje. To prawda. W pierwszej połowie, więc w sumie nie wiem, od 10 minuty chyba Brookbet jak zaczął na nas może nie siadać, ale zaczął stwarzać sobie sytuację i to no, jest Polska Ekstraklasa, więc to nie były piętki w ogóle finezyjne podania, tylko to był taki typowy ekstraklasowy smrodek, że może się odbije, no ale było widać, że Lech to tam jest bardzo zdenerwowany w tej obronie, nie było jakiejś pewności siebie przesadnej. No Brookbet zaczął grać swoje głównie od momentu, kiedy trener Lewandowski zmienił ustawienie i wrócił do tego, którym grał w pierwszej lidze, co mieli było widać, że zawodnicy się w nim odnajdują, że są w nim ograni, czyli ten swój diamencik z przodu. No i niestety, no co tu dużo mówić, no na tyle przycisnęli Lecha, że doszło do sytuacji, w której jednak ręka spowodowała karny, no i zaczęło się pod koniec pierwszej połowy niestety robić troszeczkę panicznie, gdzieś tam zaczęło się robić trochę nerwowo, kilku zawodników Lecha zaczęło trochę grać bardziej elektrycznie, na szczęście była przerwa w meczu, wydawało się, że może chłopaki ochłoną, podejdą na chłodno do drugiej połowy, niestety początek drugiej pokazał, że nic z tych rzeczy i tak jak zakończyła się pierwsza połowa, tak zaczęła się druga, od totalnej paniki w szeregach Lecha. No ale karny nie był po ręce, tylko tam Isak gościa do parteru z tego, co pamiętam, sprowadził. Dziwne, w sensie ten gol do szatni, który oni zgarnęli, czy on ich, jakby Lech
nie wyszedł na tą drugą połowę taki zmotywowany, że a my teraz pokażemy, że to będzie wow, że to 2-1, to nie będziemy tego dowozić po prostu i holować sobie tego wyniku, tylko właśnie zrobili to, o czym mówię, czyli stanęli w miejscu i coś tam konstruowali, ale druga połowa była makabrycznie nudna. Była tak nudna, że nawet nie chciało mi się tego oglądać i tak jak siedzieliśmy z Markiem, to jednym okiem tylko patrzyliśmy, czy się dzieje jakiś większy, mniejszy gnój i tak to nic poza tym. No ja ledwo pamiętam tego trzeciego gola, bo to było takie, o, gol. No Isak strzelił, no, nie? No fajnie, że sobie strzelił. I to była 81. minuta, to się zdziwiliśmy, że jak już. W sensie, że o, tak szybko. O, w miłym towarzystwie czas płynie, ale przy tym meczu to za przy tym meczu to, no, to w Guantanamo drugą połowę więźniom powinni pokazywać w ramach tortur. Tak mi się wydaje, bo wtedy to, no, to tam się przedłuża ta kara im strasznie. To jest moje zdanie. Mecze Lecha to ogólnie jest kara. Znaczy, no, wyniki są, ale oglądanie to kara jest trochę. No, ale jak mówisz, że nie weszli w drugą połowę pewnie, to jeżeli to jest zespół, który mówi, że chce mistrzostwo, no Maciej Skorża to powiedział, że lecimy po dublet w tym sezonie, no to skoro to jest zespół, który celuje w takie rzeczy, to z Termaliką, mimo straty gola w ostatniej minucie, powinni wyjść w drugiej połowie, nie wiem, zamknąć ten mecz, strzelić trzeciego gola, albo kontrolować na spokojnie spotkanie, żeby tam nic się nie działo, a to tam nie wyglądało na profesjonalny futbol w ich wykonaniu. No nie, ale no spełniają to główne założenie, że gdzieś tam idą po to mistrzostwo i no nadal nie przegrali żadnego meczu. No ale wczoraj w trakcie drugiej połowy, która była tak pasjonująca, przedstawiłem ci harmonogram kolejkowy Lecha Poznań i uśmialiśmy się co niemiara, co ich niedługo czeka. Nie będę teraz tego wszystkiego wyliczał, ale no, zapowiada się sroga rzeźnia dla Lecha niedługo, jak tak dalej będą grać, bo tam jest chyba Legia, Raków pod rząd i jeszcze na koniec sezonu grają chyba z Piastem Gliwice tak, na wyjeździe, tak, bo tak, się tak, z tego tak, srogo tak, uśmialiśmy, jak zobaczyliśmy do kogo... No nie mają tego szczęśliwego kalendarza. No, no tak mi się wydaje. I pytanie, czy oni będą w stanie utrzymać tą pasę tych meczy bez porażki, a przynajmniej zwycięstw. A już są cztery mecze bez porażki. Co pasy w Poznaniu. Mnie jako kibica no napawa optymizmem, tak? Myślałem, że powiesz szokuje. Nie, to nie o to chodzi, tylko no, to ja mam właśnie ten problem, że oni wygrywają, ale ja się nie potrafię z tego cieszyć, bo styl, w jakim oni wygrywają, jest dla mnie po prostu bolesny. No bo bolą oczy. Bolą. To jest to, co już mówimy zresztą któryś raz, że to jest taki mecz z Radomiakiem, tylko po prostu z bramkami, z korzystnym wynikiem. Jezu, no ale nie możemy każdego meczu porównywać do meczu z Radomiakiem. No ale tak samo ciężko się to ogląda. To nie jest tak, że my go porównujemy pod względem jakby poziomu, bo wiadomo, że każdy mecz jest inny, ale odczucia jakby estetyczne są niestety takie, że naprawdę cały czas mimo wszystko to się ciężko ogląda. No jak kadrę Brzęczka. No, czyli schludnie, choć na sranie. Bardzo ładnie powiedziałeś. Dziękuję. Nie słyszałem, że ty o kadrze Brzęczka. No, także nawet nie wiem do końca, co więcej o tym meczu powiedzieć, bo nie jestem w stanie. Bo tam nie było za dużo. No, były te pierwsze 5 minut, a później to były smrody pod polem karnym, a druga połowa to było takie pech. No. Znaczy, widać po Brukbecie, że oni nie chcą wracać z powrotem do pierwszej ligi. W sensie to jest ten zespół, ta drużyna, to jest taki twór faktycznie robiony od zera przez Brukbet, że wymyślili sobie, że chcą mieć drużynę u siebie w Niecieczy i tam ładują w to pieniądze. I idea jest szczytna i piękna. I widać, że im się chce. No, charakter trenera. No to na pewno, natomiast to był chyba taki plus tego spotkania. Brukbet, mimo że w trąbę zaczął od 2-0, to piłował. Topornie, bo topornie, jak Beniaminek, czyli dużo fizycznego biegania, mało finezyjnego futbolu, ale za to można Brukbet pochwalić, że nie skulili się w rogu i nie płakali, tylko po prostu parli do przodu. No nie był to mecz, w którym mnie przekonasz, że w Ekstraklasie jest finezyjny futbol, musisz jeszcze czekać. Absolutnie nie, absolutnie nie. Nie było chyba żadnej piętki w tym meczu. Nie, przepraszam, nie. Była, ale Kamińskiego do... No, nie wiem, do kogoś w ich polu karnym. Zamiast zejść do linii i dośrodkować, to zciął do środka i sprytnie piętką zagrał wzdłuż boiska, chyba do Iszaka. Co nie zmienia faktu, Filip, jedna piętka w meczu nie robi z Ligi Polskiej, Ligi Angielskiej albo Dobrze. Hiszpańskiej. A to był tak nudny mecz i tak beznadziejnie zagrany, że nawet Kamiński nie był widoczny. Nie, był trochę widoczny ale w pierwszej połowie, potem już było gorzej. To nie był ten klasyczny Kamiński z poprzednich kolejek. A, no nie, no nie. Tu klub żaden za ten mecz nie dołoży pitoczu, w życiu. Więc Rudzki smutny.
No Transfermarkt myślę, że zrobił tango down. Nie, no nie. To też tak nie możesz mówić, że zrobił tango down. Po prostu to się utrzymało na jakimś tam sensownym w miarę poziomie. A... Wiesz, też mu było ciężko, jak on jednak dużo biega. No tak. A jak piła ci non-stop odskakuje, bo jak już powiedziałem, tam bliżej to było do pola uprawnego niż do murawy ekstraklasowej, no to też ciężko przeprowadzić, nawet grając krótką, chcąc grać krótką, piękną piłkę jakąś techniczną. No ciężko, jak ta piła jednak się odbija na wysokość połowy piszczela albo kolana. No ciężko. Nie wiem, co więcej powiedzieć o tym meczu. Chciałem was zapytać w ogóle o Mark Fińskiego. Co o nim sądzicie, bo on trochę mało ostatnio gra, ale zbiło mnie z tropu, jak dzisiaj przeczytałem, że wysłannicy Torino, klub z pierwszej ligi włoskiej, Filip, był na meczu, żeby go obserwować, bo ponoć oni tacy bardzo chętni są, żeby Mark Fińskiego dziabnąć, co mnie trochę zdziwiło, bo on ostatnio to tak za bardzo nie pokazywał nic ciekawego, jak już wchodził. A zazwyczaj wchodził, bo nie pamiętam meczu w pierwszym składzie. No on zazwyczaj gra ogony z tego względu, że no jednak w środku pola, a on jest jednak mimo wszystko nominalnym środkowym pomocnikiem, bardziej ofensywnym niż defensywnym, no niestety tam jest dosyć duża konkurencja, więc i raczej ci zawodnicy z nim tą konkurencję wygrywają, bo on jest póki co młody. Jeszcze widać, że nie do końca jest ograny. Wchodząc na boisko gra bez kompleksów, więc no... Nie ma dramatu, ale żeby faktycznie od razu transfer za granicę, no ja jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. No zobaczymy, czas pokaże. W ogóle wyszły ploty w tym tygodniu, a to chyba Roman Kołtoń podał taką plotę, że jakiś klub zgłosił się po Kamińskiego i chciał dać 7 milionów pitosów. Jakiś niemiecki chyba klub. Tak, Wolfsburg chyba. No było. Wolfsburg. Gruchnęło i... I nagle Lech Poznań, jak się w ogóle nie udziela, od razu na Twitterze czy na Facebooku wrzucił jakiś tam elaborat i posta, że nie, my jesteśmy twardzi w tym sezonie, nie sprzedajemy nikogo. Ale podobno też sam Kamiński chyba nie był zainteresowany przenosinami na tym etapie i chce to zrobić co najwyżej w następnym oknie, jak nie po tym sezonie. Myślę, że jak zarząd Lecha by stwierdził, że to jest wystarczająca ilość gotówki, to by go namówili na to, mój piesek. No nie, to Daniel ze sztumu woła, żebyśmy go uwolnili. Gryzie kratę. Pozdrawiamy cię, Daniel. Tak, o polityce transferowej Lecha ja już powiedziałem dość dużo. Zdziwiło mnie, że położyli 7 baniek na stole i Lech tego nie pacnął. No nie, bo mogą wyciągnąć tak naprawdę latem więcej. Dla tym Kamińskiego... Bardziej, on jest w formie. No naprawdę tak. Cały czas... Trzyma dobry poziom. Tylko... A w ekstraklasie forma przez miesiąc u piłkarza to już jest sztos. Wyczyn, to już jest wyczyn. Z tytułem młodzieżowca roku, ale żeś mu dał teraz. Młodzieżowca lipca, to jest ta. Nie wiem, transfer dla Kamińskiego w tym momencie nie byłby najlepszym pomysłem dla niego. Znaczy finansowo wiadomo, super, no bo ty już zarabiasz w euro, ale to by zdechło siłą rzeczy. Niech on się w tym Lechu rozegra, bo Lech to potrafi robić i doskonale o tym wiemy. On potrafi tych młodych, albo młodych i zdolnych, albo zdolnych po prostu tak wyśrubować, że potem po pierwsze to się klubowi opłaca, co wszyscy wiemy, a po drugie oni potem nie trafiają też do jakichś takich paździerzy albo średniej klasy klubów, tylko idą po prostu gdzieś dalej. No. No dzisiaj jeden młody z Lecha, Jakubek Moder, wszedł w 73 minucie albo w 72. W 72 wszedł, a w 73 jak podał asystę na 1-1, to oklękajcie narody. Przecież to piłka klasa światowa, bo takich rzeczy to się bym nie spodziewał po kimś z ekstraklasy, a tu jednak proszę, Jakubek, szał. Ja Kubka szanuję. Czyli da się wyjść z ekstraklasy, nie ciągnąc za sobą ekstraklasy. Dobra, panowie, bo tego meczu nie ma co dalej gwałcić tak naprawdę, bo sami się zajedziemy, więc przejdziemy do oceny. Ale głos donosi zewsząd, tu i ówdzie przynajmniej, że część ludzi była zachwycona skalą Zidana, a część ludzi była oburzona skalą Zidana, a jeszcze inna część ludzi nie podobała im się ta skala, co uważam jest krzywdzące, bo to jest dobra skala, ale nie będę jej korzystał, skoro ty, Cyryl, nie chcesz tego robić. Więc przygotowałem 2 skale na ten mecz. Jedną dla Marasa specjalnie, a drugą dla Cyryla. Cyryl, zaczniemy od ciebie. Twoja skala polega na tym, w skali od 1 do 10 musisz ocenić ten mecz. Jezu, taka skala. Jestem w szoku zrobić to specjalnie. Bujaj dla mnie. Wora, Cyryl. No ja oceniam ten mecz na 6. Uuu, ja myślałem, czyli... że jakaś czwóreczka, piąteczka. Ja też. Nie, mimo wszystko naprawdę nie... Mimo, że oglądało się ten mecz ciężko, no, to początek był ok. Potem ta druga część pierwszej połowy była dramatyczna i początek drugiej połowy też się ciężko oglądało, ale jednak
Ostatni mecz oceniłem na 5, ten uważam, że był lepszy, więc 6. No szału nie ma, więcej nie dostaną. A poprzedni z kim był? Bo one są tak dobre. Z Krakowie! No tak, trener Probierz, rzeczywiście jego, no chciałem powiedzieć gegenpressing, ale to trener Chybala. Ty wiecie w ogóle, że Chybala poleciał? Wywalili go. Nie, sam poszedł w długą po 7 tygodniach z tego duńskiego zespołu. Eisberg chyba, nie? No. Dlaczego? Bo stwierdził, że tam nie ma dobrej atmosfery do pracy. Aha. No zmasakrował kilku zawodników, poklepał po dupach, czaskał ich piąchami. Ale z tego, co on opowiadał Bildowi chyba? Bildowi? Bildowi, w sensie ten niemiecki fakt, Bild. A. Chyba Bildowi, nie jestem pewien. No w każdym razie jakiejś tam niemieckiej gazecie, to oni go tam rugali też ostro. No tak. Kibice go gnoili, mówili, że jest Niemcem i że przegrał wojnę i że dobrze mu tak. To straszne rzeczy on opowiadał. Jeżeli chociaż trochę to prawda, to się nie dziwię, że zawinął kitę. Ja mam pytanie do ciebie w takim razie. Ile masz czasu wolnego albo jak nudzisz się w życiu, że wchodzisz w newsy o Chybali? Nie, to mi wyskoczyło gdzieś mi tam też, na Facebooku. Mi też, ale nie kliknąłem, bo stwierdziłem... Ja z czystej ciekawości, bo myślałem, że dowiem się czegoś nowego na temat tych zdjęć, co on robił swoim zawodnikom pod prysznicem. Ja po gnoju, jaki Chybala zrobił w Wiśle Kraków, jestem żywo zainteresowany jego dalszymi losami kariery po prostu, bo... Czy ile on klubów już trenował? No, na pewno 2. Ale dobrze wiecie, że w polskich klubach czasami zdarzało się tak, że jakiś trener był spuszczany po brzytwie, bo niby świr, niby tyran, niby się nie nadaje, niby jakieś dziwne zachowania. Potem się okazywało, że tak naprawdę zajeżdżał zawodników fizycznie na treningach i to nie miało nic wspólnego, że był trener jakiś odklejony od rzeczywistości, tylko po prostu naszych chłopaczków ekstraklasowych po prostu orał na tym, na każdym treningu. I jak dobrze wiemy, oni nie są przyzwyczajeni do tego, żeby ciężko pracować, bo nie są do tego, żeby grać w piłkę, a broń Boże tam się spocić na nim. Jak trener Probierz zrezygnuje w końcu z Krakowi, to myślę, że Krakowia powinna wziąć Chybalę. Międzynarodowy trener, międzynarodowe środowisko w zespole, to same plusy. Ja myślałem, że Brzęczek pójdzie. Ale gdzie? W sensie... No do Krakowi za Probierza. No przepraszam cię najmocniej, ja wiem, że to będzie krzywdzące, co powiem, ale jeżeli Kuba Błaszczykowski jest właścicielem Wisły Kraków, no to by wujowi nie załatwił roboty. No nie załatwił w sumie, jak widać. No dobra, Marek, bo widziałem, że tam gmerasz informacje o trenerze Chybali i widziałem takie wielkie oczy, więc zamieniam się w tak zwany słuch. Pewnie trenował Barcelonę czy coś. Zna Czerczesowa. Nie liczę młodzieżówki. Ile klubów trenował przez 10 lat? A o ile się mogę pomylić? Nie wiem, no strzelaj, no. 30. No nie, no bądźmy realistami. 29. No nie. No to nie wiem. Przez 10 lat? No. 10. Prawie, 9. A to się niedużo pomyliłem. A jak 9? No co roku inny klub. To nie kojarzę innego tak trenera, który aż tak latał. W sumie Bartoszek tak co roku skacze z kwiatka. O Iżyński mógłby mieć tyle. Mógłby jak najbardziej, ale zobacz, no nawet ci nasi trenerzy, tak jak nawet, nie że Maciej Skorzy, ale Czesław Michniewicz też miał lekki przemiał już w tej naszej ekstraklasie. Są tacy trenerzy, tak zwani strażacy, którzy co rusz są zapraszani do jakiegoś klubu w ramach gaszenia pożaru. Chybala to bardziej mi się kojarzy z tym, co podpala, nie? Już gasi te pożary. Ej, no tak jak było w jednym filmie, strażak ochotnik sam podkładał pożary, żeby móc je później ugasić, no. I nie chodziło o pieniądze za interwencję, tylko lubił, jak wszystko płonie. Marek, co znalazłeś jeszcze o trenerze Chybali, bo... Nie, no, Ojrzyńskiego sprawdzałem i trenował... 30 klubów. 8. Przez 10 lat. Przez 3. Jedenaście. Okay. A przez ile lat? Przez 11 lat 8 klubów. A. No to jest w sumie podobna statystyka, bo 10 Jezus, lat, 9 Maria, klubów. To się tak często praca zmienia, to człowiek nawet dobrze sobie krzesła za biurkiem nie wysiedzi, nie? No, to prawda. No. No, straszne. No tu staż pracy nie jest za długi. W Koronie siedział 2 lata i w Podbeskidziu 2 lata. I później... gdzie jest Korona i Podbeskidzie w tym momencie, chciałbym zapytać. Korona to w ogóle chyba, a czasem nie skończyła już? Czy oni w ogóle nie zaczynają teraz od okręgówki gdzieś? Nie, są w pierwszej lidze. W pierwszej lidze są. No. Ale fopa, tak. Jezu. Ale no, jestem amatorem, tylko kibicem. Mogę nie wiedzieć, gdzie scyzoryki mają swój zespół. No tak, są w pierwszej lidze i po 3 meczach mają komplet punktów. Czyż by szykował się wielki powrót? Ktoś tu idzie ścieżką Lecha Poznań. Dobrze, Marek, bo jeszcze ty musisz docenić to spotkanie. Dla ciebie mam specjalnie przygotowaną skalę. No. Skala jest od 1 do 5, ale żeby nie było tak banalnie i prosto, 1 to PlayStation 1, a 5 to PlayStation 5. Oceń mi ten mecz. 3. PlayStation 3. Tak. Uzasadnij. Start PlayStation 3
miał być wow, taki początek Lecha meczu był wow, a później się ta konsola trochę siadła i w sumie Sony na tym za dużo nie zarabiało. Na początku taki był smród, takie proszenie, żeby to pykło, tak Lech prosił, żeby ten mecz pyknął, ale na końcu wyszło na ich. Wygrali z Xboxem konkurencję w sprzedaży, Lech wygrał z Termaliką. Wydaje mi się, że to tak ładnie wykminiłem sobie. Pięknie. Widzisz, uzasadnienie na tym... mnie zagieło. Na tym polegają te abstrakcyjne skale. Twoja była nudna jak smok, a ta była interesująca. No i dobrze, że zadałeś to jemu, bo ja bym w życiu tak pięknie nie odpowiedział. No bo ty nie jesteś konsolowcem, to też, wiesz, inna a, sprawa. A, to prawda. Jedyna moja konsola, jaką miałem, to było Nintendo. Pegasus. A i... Playa dwójki nie miałeś? No i właśnie, Playa dwójkę jeszcze miałem, ale on, Bóg jeden wie, gdzie on jest, gdzieś w kartonie na jakiejś półce się kurzy. Taki off topic? Tak. Zmarzlik wygrał w żużlu. Bardzo ładnie, gratulujemy. Grand Prix brawo. Fajnie. Ale on w jakimś szwedzkim zespole jeździ? Przepraszam, ja się nie znam na żużlu. Nie, międzynarodowe Grand Prix o Mistrza Świata. Jest jako Polak. Aha! O, to jest ten, który jak Lewandowski był drugi 2 lata temu w przeglądzie na Sportowca no. Roku i Zmarzlik wygrał, to wszystkie pojeby wsiadły na Zmarzlika, że ło, jak byle żużlowiec może. Przepraszam, kto głosuje w tym plebiscycie? Ludzie. No i w czym problem? No, że ludzie to głąby, jak Zmarzlik mógł wygrać z panem Robertem. A co to, bo co, bo on nie biega po tym torze, tylko jeździ na motorze, to już nie sportowiec? Nie, bo jest moda, była po prostu na Roberta, bo trzaskał bramek jak chybala piłkarzy i po prostu no, co można powiedzieć? No, wszyscy liczyli, że Robercik, a tu proszę, okazało się, że jednak ludzie swój rozum mają i jednak docenili Mistrza Świata, a nie strzelca Bayernu. Mam wrażenie, że Robert Lewandowski nie ma szczęścia do tych wszystkich plebiscytów. No jak, został raz wybrany złota piłka roku. W trąbę. Bo Francuzi plebiscyt przeglądu sportowego w trąbę. Nie, no wygrał. Raz wygrał. Rok temu. No ale przegrał ze Zmarzlikiem, to mu ludzie pamiętają. A to jeszcze wcześniej przegrał ze złotą medalistką Mingrzysk i jakoś też, że tak powiem, niektórzy uważali, że niezasłużenie. Kowalczyk wtedy przegrał, nie? Chyba czy z kim? O kurde, teraz to mnie zagiełeś. Ze Stochem na pewno przegrał, no bo Stoch miał swój prime, to wtedy golił wszystkie nagrody. Tak. To Lewandowski już chodził, ale przegrał. No raz Ania dała popis przy mównicy, co wszyscy ją wyśmiali, że liczyła na pierwsze, a jednak drugie. I wszyscy na sali w lekkiej konsternacji. Potem był taki hamowany wybuch śmiechu, żeby jej nie zrobić przykrości. Ja myślę, żeby weszła na konto i by już nie było smutno. Dobra, słuchajcie, wiecie komu jest smutno? Mi. I wam zresztą też, bo przechodzimy do meczu Warty z Legią. Do naszego creme de la creme. Gorzki krem. Bo śmietana się zepsuła. Jezus Maria. Jesteśmy świeżo po tym meczu, nie pojechaliśmy do Grodziska, bo stwierdziliśmy, że musimy nagrać zaraz po meczu, a zanim byśmy wrócili i dojechali, a jeszcze Daniel z samochodem też utknął w sztumie. No i... właśnie z dzisiejszej perspektywy zastanawiam się, kto by prowadził do tego Grodziska dzisiaj. Ja. Cyryl. A! No, i w czym problem? No, natomiast może nawet lepiej, że nas tam nie było, bo bym się niepotrzebnie denerwował, tak mi się wydaje przynajmniej. Myślę, że bez piwa procentowego to byłoby ciężko. Ja przed tym meczem miałem to, co sobie zawsze robię i powtarzam sobie, żebym sobie tego nie robił. Nadzieję. Napompowałem sobie balonik. W sensie, no są takie mecze, które z góry wiesz, że po prostu no przewalisz. Nieważne jak staniesz... Przekopiesz ten mecz. Wiadomo, że nie wolno tak myśleć, jak jesteś zawodowym piłkarzem, bo to wpływa na ten słynny mental. No, natomiast ja gdzieś z tyłu głowy miałem, że z Legią będzie w dupę, ale nadal balonik pompowałem, że nie, będzie w pytę. I oczywiście Adam Zrelak dał mi tę nadzieję w pierwszej minucie. Odnośnie Zrelaka, sprostujmy coś tak. Od razu, póki pamiętam. Dlaczego mówisz, że Zrelak jest stary? Bo mnie to zainteresowało i sprawdziłem. Chłopie, on ma 27 lat. A to nie, jest gówniarz. A nie wygląda. A ma 2 dzieci. No i co? No nic. Są 18-latki, które mają 2 dzieci. To są skrajne przypadki... biedy i ubóstwa. To są skrajne przypadki, które wynikają z wielkiej i nieskończonej miłości dwojga dorosłych już ludzi. Albo, no... błędnych decyzji życiowych. No nie wiem, w każdym razie mecz zaczął się pięknie dla nas, bo Zrelak w pierwszej minucie władował piękną bramę. Niestety się okazało, że był na spalonym. Minimalny. Ale był. Tylko ja tego spalonego nie widziałem. Był. Lis wybijał piłkę i obrońcy Legii wyszli do góry, a on został na ich połowie. Warta zaczęła ten mecz tak, jak zaczyna wszystkie poprzednie, czyli... z grubej rury. Tak jest, z grubej rury. Chciała postawić swoje warunki obrońcy tytułu. Ta akcja pokazała, że naprawdę mogli mieć nadzieję, że będzie dobrze. No niestety potrwało to tylko kilkanaście minut. Potem niestety
działo się już głównie pod naszą bramką. No niestety. Znaczy początek był super. Pierwsza połowa była taka, jaka się spodziewałem, bo tam się cios naprawdę działo i nie było tego takiego odstawiania nogi czy oddawania pola za bardzo, aż do bramki Legii w 30, proszę ja was, 9 minucie. Nie mówię, że siadli po tym, bo w ogóle tego nie było widać po tym, że dostali bramę, bardzo ładną zresztą, no ale taką, którą jakby sposób wbicia tej bramy Legia sobie już dawno wypracowała, że po prostu na Pekharta idzie piła i on robi tylko głową pąk i jest. No to był akurat Lopez w pierwszej bramce, ale no sytuacja no, była jak motyw, na Pekharta. Tak. No ale drugi gol był identyczny i go strzelił już Pekhart. No, i te dwa gole w sumie wyglądały identycznie. No tak, bo to jest pójście skrzydłem, wrzucenie do środka i on tam stoi. I tam nikogo nie ma. Znaczy nawet jak są, to za daleko, nie w tym miejscu, nie kryli naszych, nasi nie kryli, no jakoś tak, nie wiem, to co zawsze właśnie się wydawało mocną stroną Warty, czyli gra na swojej połowie, gra w defensywie, ustawianie się w polu karnym, i niedopuszczanie choćby do strzałów, celnych strzałów, a tutaj po prostu, no wcześniej ten strzał Musiego, co przecież przejechał ilu? Trzech naszych? Czterech. No, przejechał w polu karnym i gdyby nie faktycznie to, że Lis wystawił nogę i odbił tą piłkę na słupek, to już by kilka minut wcześniej była bramka. Taki lisek, chytrusek. A to był on. Właśnie, bo miałem was o to zapytać, czy nie macie wrażenia, że ten mecz odbywał się na drodze krajowej numer 11, trasa Poznań-Oborniki? Bo ostatni raz tyle słupków widziałem właśnie tam. Mieliśmy pecha, no smutno nam bardzo. Kurde! Przecież dwa razy słupek nam uratował Dubsko. Dobrze mówię? Dwa razy. Czy raz? Raz chyba. Raz. Ale naprawdę uratował nam Dubsko i dwa razy dostaliśmy w trąbę właśnie przez dwa słupki. A te bramy, one nie miały prawa nie wejść. Tam był taki fuksior Legii i nie wiem, kto nad Borucem czuwał, że te słupki mu się tam przesuwały i wybijały tą piłę. Wielka, przeogromna. Nie mówię, że będę płakał. Ale naprawdę szkoda tych słupków. I tak jak mówię, w pierwszej połowie super grali. W sensie Warta naprawdę ładnie się ustawiała, szła za tą grą, gdzieś tam kreowała tę sytuację. Ale chociaż czasami się gubiła z tyłu. Poczekaj. I po tej bramce na 1-0 oni się nie posypali, tylko nadal robili swoje tak naprawdę. O tyle zaczyna się druga połowa, jest 49 minuta, jest już 2-0. I ja miałem takie wrażenie, jak to oglądałem, że to się po prostu rozwaliło do reszty. Zepchnięci na swoją połowę, ciężko w ogóle im jakby szło wyprowadzenie tej piły, zdominowani tak naprawdę przez Legię. Nie mówię, że to było ciężkie do oglądania, tak jak mecze Lecha, ale smutno się na to patrzyło. No, na nieszczęście Warta dzisiaj zagrała jak Arsenal w piątek i to jest dość mocne stwierdzenie, bo Arsenal nie porwał w piątek. No tak, tylko Arsenal dostał w tytę z Beniaminkiem. A Warta z Legią Warszawa. No i? Nie chodzi o samą grę jakby. A, o samą grę, obronę. No, jeżeli chodzi o grę, to ja bym trochę chciał zawęzić. Co sądzicie o występie naszej gwiazdy środka pola, czy o Łukaszu Trauce? Zarąbał drugiego gola, bo poszedł na grzyby, chyba z Kowalem. Wstrzymywał tą grę, nie było tempa, nie pokazywał się do gry. Nie chodziła mu ta piła dzisiaj kompletnie. No i też nie doskakiwał, w pressingu był zupełnie nieprzydatny był zupełnie. No jak tydzień temu zażartowałem, że czy Trauka ma się bać o pierwszy skład, to po tym meczu, to tydzień temu to dużo lepiej wyglądało, jak go nie było. Ale nie chcę podnosić ręki na kapitana, bo Łukasza wszyscy kochamy i całujemy w czółko. Pozdrawiam. A że czółko kończy mu się na potylicy, to jest gdzie całować. Dobra, pan piłkarz Trauka. A jest pan piłkarz, jakby oczywiście. Nie patrzeć. No nie był to mecz jego życia. I faktycznie, jak ta gra szła i przechodziła piła przez niego, to albo bardzo często to się ordynarnie wypierdalało, albo nie trafiało tam, gdzie powinno trafić. W sensie, nie wiem dlaczego on to robił, czy po prostu nie miał dnia dzisiaj na grę, ale ta piłka kompletnie go nie lubiła. Tam mu nic praktycznie nie wychodziło tak, jak wyjść powinno. A żeby było śmieszniej, jeżeli już mamy takie personalne pytanie, chyba że chcesz pociągnąć jakby jeszcze temat, nie? Dobrze? Żeby było śmieszniej, Milan Koryn, który jest now my best friend. Ale dalej jest? Cały czas. Okay. No nie, bo to jak możesz, to wiesz, to jak jesteś sezonowcem, to masz tego swojego ulubieńca i się go trzymasz tak długo, jak jest
Okej. Okay. Ale nawet Milan Koryn dzisiaj też nie pokazał nic spektakularnego. Znaczy nie, no pierwsze tam 20 parę minut miał dobre, no abstrahując już nawet od tej sytuacji tam z tych pierwszych minut, gdzie faktycznie dograł z Relakowi na tą nieuznaną bramkę. A to znowuż było dobre podanie. Uliczkę, dobre. Ale później, kilka minut później powtórzył też takie bardzo dobre podanie, no wtedy też nie doszło jakby do skutku, ale widać było, że miał gdzieś tam ten pomysł, żeby tego z Relaka uruchamiać w środku. I też, co jest warte zaznaczenia, to o co ja miałem do niego pretensje ostatnio, że nie udzielał się z tyłu, tak tutaj, szapoba, przepraszam, cofam, w ślizgi, naprawdę w ślizgi, odbiór, cofanie się po piłkę, asekuracja, naprawdę w pierwsze 20 parę minut żadnych zastrzeżeń do niego nie można było mieć pod tym względem. Później niestety trochę był już bezbarwny, no ale to też wynikało z tego, że Legia trochę przejęła mimo wszystko inicjatywę. Później w ogóle Warta była taka bezbarwna. No po tej drugiej bramce. Ale siedli. No. Legii już trochę nie za bardzo się chciało, nasi nie za bardzo mieli parcie, nie wiem z czego to wynikało, bo Warta to zawsze, do końca. Znaczy nie było chyba kogoś takiego, kto po prostu by wziął się, wydarł, po prostu pokazał, gdzieś pociągnął tych kumpli za sobą, że słuchajcie, no nie poddajemy się. I tam jakby nie zaorał tego pola, no nie oszukujmy się. Gdzieś tam chłopacy biegali przy tych piłkarzach Legii, starali się coś tam skonstruować, ale faktycznie nie było takiej jednej osoby, która gdzieś tam wzięłaby ciężar całej gry na swoje barki. No gdzieś tam tego niestety zabrakło. Może Tworek za małych opierdolił w przerwie i nie wyszło. Bo... Ja, mi się wydaje, że on na nikt nie krzyczy. Znaczy on wygląda groźnie, ale nie, myślę, że on na nikt nie krzyczy. A co innego robi? Może po prostu z nim rozmawia, prowadzi dialog. No on tak nie wygląda w trakcie meczu. No oczywiście, że nie, no ale no. Nie chcę gloryfikować znowu z Relaka, bo wychodzi na to, że znam tylko dwóch piłkarzy Warty Poznań. A wiemy, znasz więcej, potwierdzamy. Tak. Z Relak dzisiaj mam wrażenie, że mógł być klasyczną dziewiątką, gdyby Trauka robił te kurwa rzuty rożne. Czemu tam, dlaczego? Nie wiem. Niech mi ktoś to wytłumaczy. Mamy rosłego chłopa, od którego się odbijają praktycznie wszyscy jak pestki od okna. Ale jak... u nas pół składu to są rośli chłopi. Ale on jest najroślejszy. Nie jest stary. I nie jest stary, przepraszam, po prostu. Wiedziałem, że Ekstraklasa stoi starymi Słowakami i od razu jak słyszę Słowak, to dodaję, że stary, ale to panie Adamie, my jako sportowe pyry pana obserwujemy na Instagramie. Niech się pan na nas nie gniewa, dobra? Jakby byłoby spoko. Natomiast on faktycznie, nie mówię, że miał ciąg na bramkę i też nie mówię, że to był mecz jego życia, ale on tam faktycznie się starał i próbował cokolwiek podziałać, żeby to się udawało. Tylko no nie szło, kurwa, po prostu nie szło. To mówicie, że z Relak na stałe do pierwszego składu? Wydaje skoczył mi się, że teraz? Tak. Znaczy ogólnie, wiesz co, no teraz szło mu ciężko, bo jednak to była Legia, no nie oszukujmy się, z tym Górnikiem Łęczna sam mógł być z przodu i rozstawiać tych chłopaczków po kątach, ale niestety, no tutaj trafił już na bardziej doświadczony zespół, który no radzi sobie w tych pucharach słabo, ale jednak to jest mistrz kraju i tych zawodników w obronie ma dużo bardziej wymagających i co on tam sam mógł zrobić? No niestety, Jakubowski nie do końca dojechał na ten mecz. Nie wiem, właśnie ogólnie chyba Warta, nie wiem, czy można tak to ująć, czy to był powód tej bezbarwności Warty. Może troszeczkę zjadła ich trema tego spotkania? No już trzeci raz grali, to nie wiem, czy... No nie. Może sobota wieczór, to nie ich pora. No, no. Albo za bardzo chcieli tą Legię ukuć. A to prędzej. To się spalili, no, po prostu też tak mogło być. To mi się wydaje, że za wiele ambicji im po prostu siadło i no może byli tak, tak bo bojowo ruszyli nastawieni. W pierwszej połowie i na początku drugiej chyba też chcieli ruszyć, ale ten gol to był taki gong, nie? Mike Tyson i leżysz. No trudno, no co, no to było do przewidzenia, że będzie dupę z Legią, no i mówi się trudno. To zapytam was jeszcze, bo widzieliśmy ten mecz we trzech i słyszałem, co mówicie i jakimi uwagami się wymieniacie też w trakcie meczu. Jak tam kartki, panowie? No mało, prawda? Szczególnie po stronie Legii. Szczególnie była taka jedna sytuacja, że ktoś z Legia wychodziła z akcją, był faul, żółtko, spoko. Ale w drugiej połowie chyba Legia Warta szła z akcją, w bardzo podobnej strefie był faul, i kartki dla Legii nie było. Nie mówię tu oczywiście, że to było zamierzone, tylko dziwiła mnie momentami decyzja sędziego, bo z jednej strony pozwalał grać, a Warty strasznie szybko chciał chyba utemperować, bo te kartki nie musiał w jednej sytuacji dać. No, w przeciągu niecałych chyba 10 minut dwie żółte kartki poszły do Warty. I to było takie, że albo się panowie uspokoicie, albo kończymy ten teatrzyk. No. Pamiętam, że ta jedna żółta powinna być, ale tej drugiej tak średnio, szczególnie, że Legia też twardo gra, no bo wiedzieli, że
grają z Wartą, to tam nie można nogi odpuścić. No nie. No widziałem pewną niekonsekwencję w działaniu. Nie mówię, że to było źle sędziowane, ale mogło być lepiej. Chociaż ale... na sędziowaniu to się znam tylko tyle, że sędzia ma gwizdek, dwie kartki i zna zasady. Ale najlepiej ze wszystkich. I notes. Uważacie, że sędzia pozwalał na za dużo? No. A, że bardziej temperować. W sensie chodzi mi o to, czy dobrze, że pozwalał im tam grać? Były takie sytuacje, których według mnie zupełnie nie powinien gwizdać, bo albo to było aktorzone, albo faktycznie się nic nie działo i wystarczyło posłuchać na uchu, co mówią inni. A dziwię się, że VAR czy liniowi mu się tam nie odzywali, żeby sobie dał święty spokój. VAR wchodzi tylko w sytuacjach zero-jedynkowych. No, okay. No to przepraszam. I gwizdał rzeczy dla mnie niezrozumiałe, a tam, gdzie to wyglądało źle, bo było po prostu brutalne albo niebezpieczne, puszczał tę grę. Co dla mnie w ogóle faul na Korynie, ten, co nie pamiętam, kto w niego wjechał. Ale wjechał w niego ordynarnie po prostu jeden z Legii. To gdyby Koryn tak kogoś faulował, no to zawodnik Legii by leżał i czekał po prostu, aż zawiozą go do najbliższego szpitala, dopóki sędzia nie gwizdnie. No nie, natomiast, no, a Koryn wstał, odczepał się i rura z powrotem do przodu. No i tam na przykład powinna być kartka, a jej nie było. Moje zdanie. Na temat sędziowania jest takie, że mógł to zrobić lepiej. Dziwię się temu, że po prostu niekonsekwentnie podchodził do niektórych tematów, co nie znaczy, że oszukał nas wszystkich, bo tego nie wolno powiedzieć. No, takiego błędu, który wypaczył wynik meczu, to nie było, ale no nie. Nie wiem, nie widziałem pomysłu, jaki ma sędzia, jak chce ten mecz prowadzić. Czy chce pozwolić grać, czy nie chce pozwolić grać? Czy chce iść w techniczne granie, czy fizyczne granie? No to było nierówne po prostu, nie? Dziwne. Dziwnie się to, strasznie to wkurzało. No teraz po meczu to tam luz, ale w trakcie meczu to było irytujące, jak w niektórych sytuacjach były gwizdane Legii, na mnie, tam były kartki, tu nie. I strasznie to tak irytowało w trakcie meczu i powodowało niepotrzebne dodatkowe emocje. Nie wiem, ja uważam i dobrze znacie moją opinię ogólnie o sędziowaniu meczów stołecznego klubu. Obojętnie jaki sędzia by tego nie sędziował, zawsze ja to tak nazywam, że można wyczuć ducha PZPN-u i gdzieś tam jakieś ciche, nie mówię, że głaskanie, ale gdzieś tam ci sędziowie starają się jakoś tą Legię, nie mówię, że chronić, ale zawsze gdzieś jakoś przychylniejszym okiem na nią patrzą, czasami nie dają tych karty, choć równie dobrze by mogli. No mecz z Radomiakiem był jakby już tutaj pokazał, że jednak czasami jak już sędzia jest zmuszony pokazać to czerwoną kartkę, to pokazuje, ale to też po konsultacji z VAR-em, ale tu wcale, że tak powiem, nie musi być sędzia z wiadomego miasta, byłej stolicy Polski, żeby faktycznie tej Legii czasami się upiekło i z kartkami i jakby z pewnymi decyzjami, które czasami po prostu pomagają. No wkurza to, wiadomo, nasze miasta nie pałają do siebie miłością i gdzieś tam zawsze człowiek może nie do końca obiektywnie patrzy, ale jakieś takie, nie tylko my mamy wrażenie, że ci sędziowie gdzieś tam tą Legię holują czasami do tego mistrzostwa, co strasznie wkurza. Piękna klamra. Czy macie coś jeszcze do dodania? Bo ja się zastanawiam, czy poruszyć ten temat, bo to będzie takie trochę zganienie niedźwiedzia w tyłek, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja chciałem tylko jedną rzecz do meczu dodać. Nie było dzisiaj wrotek na koniec. No kurde. Była jedna akcja chyba w 82. Oni zaczęli jakby wrotki zapinać gdzieś koło 78, bo tam faktycznie się przepychali prawą stroną i mówię, patrz, Cyryl, teraz będzie. No nie było, ale było blisko. Drgnięcie było zauważalne. Było, faktycznie, że się poderwali na te ostatnie tam 10 minut powiedzmy, no ale to za mało. No, to doświadczenie Legii zrobiło swoje, no wiedzieli mniej więcej, co trzeba zrobić. No, to, co powiedzieliśmy też ostatnio, no trener Michniewicz jest moim zdaniem nadal najmocniejszym punktem tej drużyny, wiedział jak ustawić zespół, krzyczał na bieżąco i było widać, że faktycznie no jest to jednak moim zdaniem najlepszy trener w naszej ekstraklasie. Dobrze wiedział, co trzeba i jak trzeba ustawić zespół, żeby te nasze najmocniejsze strony po prostu wyeliminować. No i to się udało. No, nasze odpalanie wrotek tym razem niestety nie dało rady. Może właśnie plan był taki, że oni te wrotki mieli odpalić na początku i dlatego nie było ich na końcu. No, to był taki element zaskoczenia. Założenie taktyczne było dobre. To na pewno. Ale dobrze, jeden temat, jeżeli chodzi o mecze Warty, przynajmniej te domowe w Grodzisku. Słuchajcie, przewija się dyskusja, która też mi trochę dała do myślenia. Przewija się dyskusja w social mediach Warty Poznań, że kibice, którzy są na meczu, narzekają na brak dopingu. W sensie nie tego klubu, co przyjeżdża, tylko że kibice Warty, będąc na stadionie, nie ma zorganizowanego kibicowania. W sensie ale to dopingu. Sami do siebie mają pretensje? No właśnie i teraz chciałbym was zapytać o jedną rzecz, z czego to wynika. Czy to musi wyjść gdzieś jakaś inicjatywa od klubu, który powie, ej, robimy klub kibica i będzie wydzielona strefa w Grodzisku na
stadionie, a potem na drodze Dębińskiej i tam będą przychodzili ci, co chcą kibicować cały mecz. Zrobienie takiego, no nie wiem, kotła, żylety. Tam w no miejsca dla ultrasów, którzy będą prowadzili doping, oprawy meczowe i najbardziej tak dalej. Zagorzałych kibiców po prostu, o w ten ty sposób. Ty byś się nadawał do prowadzenia meczu. Dzisiaj na tym meczu, jak się odpaliłeś, to byś tam mógł... Nie, bo jestem za nerwowy i tam, poza tym ten, co prowadzi doping, zawsze jest tyłem do meczu i tego meczu nie ogląda. Ja mam nadzieję, że on nie płaci za bilety na przykład, nie? Ten, kto prowadzi? No. Nie wiem. Nie, no czaj, że co, bo na przykład na kotle jest tak, bo to pamiętam, jak chodziłem jeszcze na Lecha, że jest to gniazdo... Na kotle byłeś? No. I że jest to gniazdo, gdzie stoi ten łysy jegomość. Mam nadzieję, że to nadal jest ten sam i znaczy no teraz to wiadomo, że ich tam nie ma. No i bębniarze też są zawsze w gnieździe. I dwóch bębniarzy, którzy na tej galerze kibicowania nadają rytm, nie? I ten łysy, zamiast patrzeć, co się dzieje na boisku, stoi przodem do tych ludzi i na takim malutkim głośniczku wielkości laptopa ma mikrofon i tam drze mordę, że bardziej słychać jakby jego naturalny głos niż przez ten głośniczek. I on nadaje jakby to to kibicowanie, no jakby, nie wiem czemu to tłumaczę, kurwa, bo przecież wszyscy wiemy, na czym to polega. Po prostu, i on tego meczu nie widzi. I teraz moje pytanie brzmi, czy on na przykład kupuje karnet na ten mecz, żeby go nie oglądać i potem czasem, kurwa, na VHS-ie to nagrywa? Ci chciałem przypomnieć, że jak jesteś na kotle, no, to płacisz za bilet, no, a połowę meczu i tak raczej nie obejrzysz. No tak. Szczególnie jak wjeżdża pirotechnika, która ci potem zadymi całą trybunę. Albo to... sektorówka i to prześcieradło ci zasłania, nic, kurwa, nie widzisz, to oni krzyczą, że coś, hej, tego. Zastanawiam się po prostu, co się musi zadziać i może jesteście mądrzejsi ode mnie w tej kwestii i będziecie w stanie na to odpowiedzieć, albo po prostu też nie macie pojęcia. Co się musi zadziać, żeby taki zorganizowany doping pojawił się na Warcie Poznań? Nie wiem, ale jeżeli mam wybór brak takiego dopingu, a nie wiem, pojawiają się ultrasi i nagle debile zaczynają rozwalać stadion i wiemy, co się dzieje w niektórych miastach Polski, to ja już jednak wolę tych ultrasów tam nie mieć, bo na Warcie jest miło, sympatycznie, jak na pikniczku. My już jesteśmy za starzy, żeby się bawić w kotły. Dla mnie właśnie taki pikniczek jest cymesik. Znaczy, wiesz co, ja chyba nawet nie do końca bym od razu utożsamiał ultrasów z rozwalaniem czegokolwiek, ale no to, tak, co na przykład... ale wiesz, to, co mi chodzi. Ja wiem, tylko chodzi mi o to, że pytanie, czy Warta, czy kibice Warty byliby w stanie stworzyć taką grupę ultrasów, która tworzyłaby przyśpiewki bez wulgaryzmów, żeby to dalej był jednak mimo wszystko taki piknik, za który uważamy mecze Warty, co je wyróżnia na tle innych klubów. O, i widzisz, i tu powiedziałeś rzecz, która się pokrywa z tym, co ja sobie myślałem o tym kibicowaniu, bo faktycznie jakby dało mi to do myślenia. I zastanawiałem się, jak taki doping mógłby wyglądać na meczu Warty, bo faktycznie Warta się dość mocno wyróżnia na tle, no ale to też wynika z tego, że nie grali w Ekstraklasie bardzo długi czas, gdzieś tam się ciorali po tych niższych ligach, potem w pierwszej lidze i ta baza kibiców jest dopiero budowana, no nie czarujmy się. Ale myślałem sobie o tej wizji tego właśnie kibicowania, czy tego zorganizowanego dopingu i faktycznie ja bym sobie tego życzył i bardzo chętnie brałbym w tym udział, może też nie na każdym meczu, bo ja mam już swoje lata, ale nie jestem starym Słowakiem, żeby to był taki doping tylko i wyłącznie jakby dla Warty. Nie tak jak dzisiaj Legia. Czyli pozytywny, wspierający. Pozytywny, że tam, wiecie, zieloni, Warta do boju, tylko Warta tylko zieloni, pach, pach, pach. Nie, typ z bębnem, z małym głośniczkiem, jakiś też gość z fryzurą albo bez tej fryzury, no nie wiem, to tam jest sprawa drugorzędna, żeby ktoś to faktycznie prowadził, ale żeby to był doping tylko i wyłącznie wspierający Wartę Poznań. Żeby nie było tak jak dzisiaj kibice Legii, bo Żyleta on tour, wiadomo, nie, przyjechali na sektorze gości i usłyszałem Lech, Warta, chuja, Warta. Mówię, no ale po co? W sensie, co wam ta biedna Warta zrobiła? Tam nie ma tej kosy gdzieś oficjalnie potwierdzonej na Wikipedii, kos piłkarskich, po no prostu... Ale wiesz, Poznań, nie? To wystarczy. Dla mnie to jest też trochę niepojęte, no ale... Co? Taka... Szukanie wrogów? Szukanie wrogów, po prostu, wiesz, budowanie tych konfliktów, które nie muszą mieć miejsca. W przypadku Warty Poznań, powiedzmy sobie, bo tak. Marzy mi się doping faktycznie tylko i wyłącznie pozytywny, też bez tak ciśnięcia po jakby drużynie gości, która przyjeżdża, tak? Bo można by było wiele wyśpiewać o Legii, bo sami znamy te piosenki, tak? Wiele by można było pośpiewać o Pogoni z... Tam powiedzmy sobie z Górnikiem Łęczną mógłby być problem, bo chyba nie ma żadnej przyśpiewki na Górnik Łęczna. Nie, wymyśliłoby się szybko. No to wiadomo, nie? No, natomiast nie widzę sensu i jeżeli taki zorganizowany doping by pojawił się na Warcie Poznań, bardzo bym sobie życzył, żeby to było
po pierwsze zrobione z głową, żeby te przyśpiewki ładnie brzmiały i żeby jeszcze niosły takiego pozytywnego ducha, bo to faktycznie na mecz warto, jeżeli ktoś nie chodzi na mecze w ogóle polskiej piłki, bo uważa, że chuliganka, że w ryj można dostać, no moja teściowa... Że KHJ2 no, i tak dalej. Że moja teściowa tak uważa na przykład, nie? To żeby... Mecz warty jest takim meczem, na który warto zabrać kogoś, kto jest na nie, żeby zobaczył, jak to może spoko wyglądać. W sensie z punktu widzenia kibica Warty. Nie mówię jakby o kibicach drużyn przyjezdnych. I to na Górnika Łęczna na przykład, bo tam raczej nie przyjedzie dużo kibiców i nie będzie krzyczenia, że Lech Warta, chuja Warta. No dokładnie. No dokładnie tak. Ale ogólnie takich małych klubów, nawet przecież nikt z Termaliki jakby przyjechał, to też przecież nie będzie żadnych takich okrzyków, bo dobrze wiemy, że no tutaj ta baza kibiców i sama odległość zrobi swoje, że po prostu tych przyjezdnych nie będzie, a poza tym to nie są też takie... Gorzej jakby brukiem zaczęli w nas rzucać. A sponsorem rozruby jest Brookbet. Brookbet, twój dostawca kostki chodnikowej. Nie, to się mówi kostka chodnikowa? Nie, kostka brukowa, przepraszam. No. Nie wiem, taką mam misję i wizję i wydaje... To jedziesz maleńki. No nie, no gdzie? No przecież ja już naprawdę nie mogę sobie kolejnej rzeczy na łeb ładować, ale gdyby klub wyszedł faktycznie z taką inicjatywą, jestem ciekaw, czy byłby odzew. Mi się marzy, żeby jeżeli już byłby doping, taki o jakim mówisz, to żeby te przyśpiewki były ładne, bo mnie boli to, że w Anglii jak słuchasz meczu albo są przyśpiewki, to te przyśpiewki są jakieś, że one wpadają w ucho. Jest jedna piękna przyśpiewka Chelsea, o ajajaj Bakayoko, ona jest kapitalna, ja nie jestem za Chelsea, ale jest, te przyśpiewki tam są takie, że wpadają ci w ucho. Nie, na dworcu są nagrania, że kibice po jednej, po drugiej stronie torów i jedziemy przyśpiewki, a w Polsce te przyśpiewki no to jest takie ty kurwo, jebać cię, sędzia chuj. Znaczy u nas te przyśpiewki mają bardziej charakter takiego wykrzykiwania haseł czy no. rymowanek, a faktycznie czy tak, jak byłem kiedyś na meczu Lecha, jak grał z Manchester City, przyjechał. Dokładnie. Ale też byłem na kilku... A byłem w kotle. Kiedyś byłem też na kilku meczach i angielskiej i faktycznie różnica jest kolosalna. Te przyśpiewki, czy raczej bym powiedział pieśni, bo to bardziej im do piosenek, bo mają jakiś taki rytm. Faktycznie ci kibice bardziej śpiewają niż krzyczą, wykrzykują, czy robią jakąś dziwną onomatopeję. Ale faktycznie no, pierwszy raz, jak to usłyszałem właśnie na meczu z Manchesterem City, to był nawet taki moment, że cały poznański stadion ucichł, bo nawet kocioł chciał usłyszeć, jak ci Anglicy śpiewają, bo naprawdę to, co zrobili, a była jak przecież niewielka grupa, tam chyba około 1000, no dali taki popis i taki koncert, że naprawdę stadion na chwilę zamarł. No oni wywieźli od nas robienie Poznania, a my niestety od nich nawyku śpiewania nie podebraliśmy nawet trochę. No to szkoda. No naprawdę bym chciał, bo to zupełnie inny odbiór meczu jest, jak masz takie śpiewanie na stadionie, a inaczej jak słyszysz to, co Filip mówiłeś wcześniej, że tylko opiera się to na wyzywaniu i to nie jest... No na wzajemnym jebaniu się, no bo to inaczej nie wiem, jak to jeszcze ubrać nie. bardziej na wzajemnym obrzucaniu się inwektywami. Właśnie nie wiem, czy to polega na tym, że my teraz jesteśmy starzy już, o, przeklinają, a za dzieciaka miałeś podejście, o, powiedział kurwa, ale gimbaza się odpala, możesz pokrzyczeć krekleństwa, bo rodziców nie ma. Nie wiem. Natomiast nie wiem, czy wiecie, ale jest strona... No powiedz, gratuluję, Marek. Gratuluję, no, Maras, gratuluję. Jezu, się zaczęło, Real strzelił bramkę. Benzema? I teraz... jest. Dobrze, fajnie. No to... O Jezu. Ale długo im to zeszło, bez 48 minut. Nieważne. A to jest doliczony czas, czy już kolejna Druga połowa? A, dobrze. Kopyta. Okej, super. Mogę się przyznać, że ciśnienie mi zleciało strasznie teraz. No ale to niebezpieczny wynik, wiesz. Nie, poczekaj, bo tu jeszcze może być spalony. No to właśnie mieliście próbkę tego, jak się ma... Nie, czekaj. Chyba nie było spalonego. Wracając jeszcze do kibicowania na Warcie, nie wiem, czy wiecie, ale istnieje taka strona jak ultraswarta.pl. Co ty gadasz? Powaga. I co tam jest? Co prawda... A to jest na fejsie, czy to jest strona? Nie, no strona internetowa, ultraswarta.pl. I moi drodzy, ta strona cały czas działa, bo są newsy, są podsumowania, czyli gdzieś struktury ultrasów istnieją. I co ciekawe, mają nawet swój sklep. Ty, faktycznie. I to z o wiele ciekawszą ofertą, ale co ważne jest na tej stronie, że jest śpiewnik. No i tak sobie przeglądam ten śpiewnik w trakcie... To jest historia ultrasów. No, tak sobie przeglądam i jedna z przyśpiewek, która mnie zachwyciła, to uwaga, każdy to powie, dwukrotni polski mistrzowie.
I to jest przyśpiewka, nie? A potem to już są takie standardowe faktycznie trochę nadarcia ryja. Natomiast jeżeli którykolwiek z kibiców ze strony ultraswarta.pl nas słucha, to panowie, my bardzo chętnie wspomożemy promocję jakby zdrowego dopingu na trybunach, tylko dajcie znać. Czy ty widziałeś, co oni mają w tym sklepie do kupienia? No właśnie... Rybaczki! I rękawiczki. Rybaczki? Oni mają wszystko. A ty myślisz, że to jest oficjalna... Ale rybaczki w sensie czopka rybaczka. No tak. No. Ty myślałeś, że spodnie? Tak. Się zastanawiałem. Też tak myślałem w pierwszym filmie, mogę się przyznać. Ale tu jest naprawdę wszystko. Polecamy sklep. Polecamy, ale chyba nie jest na oficjalnym merchu klubu. Więc... Wlepki, podkładki, podmyszkę, nie, ocie no, jasny, okulary przeciwsłoneczne. Przecież zdjęliby im to chyba, że nikt o tym nie wie. Patrzcie, nawet dla Adama kaszkiet. Jest. Ale wiecie, czego nie ma? Bo pozdrawiam tego nie mogę znaleźć. Nie ma hymnu. No bo może to było to, z czego się nabijaliśmy, niech żyją nam prezesi, czy coś. Ale to jest oficjalny hymn Warty Poznań. Ale tak? To nie jest tak. Strona ultrasów po prostu? I nie mają, jakby nie ma rzeczy. Hymn jakby jest czymś warty, a oni mogą mieć przyśpiewki tylko swoje, jako ultrasów, może tak. No ale tak z kronikarskiego obowiązku bym umieścił. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, no to są... My się nie nazywamy dziennikarzami, tym bardziej oni. Ale powiedziałem kronikarskiego czy dziennikarskiego? Dziennikarskiego. A to kronikarskiego obowiązku, tak? Bo ty, jak się śmiejesz z tego, że niech żyją nam prezesi, to normalnie ten hymn, jak się zaczyna, dopóki na Ostrówku z daleka słychać dzwon, to jest normalnie hymn Warty Poznań, który w niezmienionym kształcie, poza erą Pyżalskich, wiadomo, bo tam... to wyszedł ten popowy gniot, to normalnie jest oficjalny hymn Warty Poznań. Tylko nigdzie go nie ma jakby umieszczonego i powiedzianego wprost, że to jest hymn. Ale tak się utrzymuje. Na YouTubu nie ma? Nie ma właśnie. Jak nie ma? Jest hymn Warty Poznań, który znajdziesz na YouTubie, to tylko to jest ta wersja Pyżalskich, że tak, tam rodziła się historia, gramy tutaj od 100 lat, żaden... Ale to jest to, co Pyżalska tam tak, idzie, tak, Glorious tak, Victorious. Tak. No to jest właśnie ten niechlubny kawałek historii Warty Poznań. O Boże. A możemy tak, nie obrażamy, nie posądzą nas, tak? Ale o co, bo tu, że jesteśmy niemili, oni... Słuchaj, posądzić by nas mogli, gdybyśmy powiedzieli, że państwo Pyżalscy przejęli Wartę Poznań. Ale nie myślimy, tak? W jednym konkretnym celu i mogę tylko dla ułatwienia dodać, że ten, na ten... Żeby osiągnąć ten cel, potrzebna była pralka i banknoty. Także tak to wygląda. Dobrze, panowie, chyba przejdziemy sobie powolutku do oceny tego spotkania. Cyryl, dla ciebie oczywiście standardowa skala od 1 do 10. No to tutaj 7. Co? Co? A co, miał być 10? Drastycznie się nie zgadzam z tą skalą, mimo że jest klarowna i zrozumiała, znaczy z tą oceną. Powinienem gorzej go ocenić, czy lepiej? Przegrali ten mecz. Ale ja oceniam mecz, a nie postawę zespołu. Stary. Co? Ja myślałem, że naszych, a nie cały mecz. Nie, no zapytałem, powiedziałeś, oceńmy ten mecz. No to oceniłem ten mecz. Nie zapomniałem. Dobrze, to bardzo cię proszę, żebyś ocenił ten mecz przez pryzmat gry Warty Poznań. No to tutaj... W skali od 1 do 10, która jest dla wszystkich jasna i zrozumiała. Dobrze, niestety dramatyczne 4. No też bym dał 4. Z naprawdę gigantycznym bólem serca, a wiecie, że mnie bolało. Ja mam też powiedzieć, a nie, dla ciebie mam inną skalę. Skala słynne łzy. 1. Łza Belli z Pięknej i Bestii, kiedy bestia pada i ta łza spada na bestię i on się przeistacza w pięknego księcia. Kojarzysz motyw? Tak. To jest 1. Tak. I 10. Łzy Szymona Hołowni. Nad Konstytucją. No. To są jedyne znane łzy Szymona Hołowni. Chyba, że Mam Talent jeszcze płakał, jak tam jakaś dziewczynka śpiewała. O, śpiewała. Na pewno płakał. Dobra, no ale nie, dobrze. Tam chodzi mi o łzy Szymona Hołowni nad Konstytucją, ale, i to jest 10. A co jest pomiędzy? No to już se musisz wybrać łzę. O, to ciekawe. No bo wiesz, możesz powiedzieć, że mecz był jak łza Belli z Pięknej Bestii i oceniam go na 1, luz, ale możesz powiedzieć, że to był super mecz i dlatego dajesz Szymona Hołownię, który czyli płacze. Bella... Smutno jeden? Mi na filmie, tak. Hołownia śmieszno mi, jak ogląda. Tak jest. Jezu, jaki on jest inteligentny, jak on rozparcelował te twoje poczekaj. Chyba, że wolisz skalę Zidana, to nie ma problemu. Nie, poczekaj, próbuję pomyśleć. Albo mogę ci chyba Lej Probierza jeszcze przeliczyć. A inaczej, jak sytuacja była smutna, tak, a mnie trochę bawiło. No. To jaka to by była ocena? No to... Po środku? Takie 5? No. A to jak Messi odchodził z Barcelony. O, piękne łzy wybrał sobie do oceny.
Takie świeżutkie. Świeże, takie jeszcze nie przeschły dobrze, bo, ale dojechał do Paryża, wytarł tam Eurasami i było okej, okay, nie? No tak, tak, tak. Za dwa dni właśnie zapomnimy, bo będzie kolejny mecz i on też po dwóch dniach już tak jakoś mu było lepiej. Po 20 godzinach w sumie zapomniał. Ja w skali Cyryla standardowej oceniam ten mecz na 4, natomiast w skali Łez daję zespół łzy, czyli takie 6. Lubisz łzy? Nie powiedziałem, że lubię, tylko oceniam ten mecz. Ale to taki średniak. Dobrze, to... Co? 6 to tak średnio. Dałeś ocenie mecz 6, tak? Tak. I dajesz łzy. Tak. A dobra, w sumie... To jest moja twoja skala, no to dokładnie. Tak, tak. Przepraszam. Dobrze. Całe szczęście, że nie dał piersi. A propos ostatnich wydarzeń. Nie gadajmy, bo nie, ja się daj popłacę. Spokój, nie, bo to nie ma sensu. Po co mieszać za późna piękno, pora na zawał. Po co mieszać piękno sportu z nieporozumieniami, prawda? Czy ktoś się pomylił? No mało razy ktoś się pomylił, dajcie spokój. Panowie, piąta kolejka się zbliża. Jest! Kto tym razem, Marek? Nacho. No dobrze, ale zrelacjonuj nam, co się wydarzyło. Ja siedzę tyłem do telewizora. A ci biedni ludzie nie widzą, co się dzieje. Wrzutka z prawej strony na 5 metr, Nacho wślizgiem, wychodzi przed bramkarza i ładuje piłeczkę po krótkim słupku. I dał mi serduszko. Też cię kocham, my friend. Fajnie. Panowie, brutalnie mi przerwano zapowiedź piątej kolejki, bo zbliża się wielkimi krokami i tutaj też ważna informacja, bo nagranie o piątej kolejce wyjdzie razem z szóstą kolejką, ponieważ zarobiliśmy pierwsze poważne pieniądze na YouTubie i jadę na wakacje. Szeszele, Dominikana? Nie, no dużo zarobiliśmy, jak biedak za granicę, nad Polskie Morze jadę. Ale była ostatnio jakaś, coś się pojawiło ostatnio, że jakiś poseł powiedział, że to nie jest czas na podwyżki i oczywiście oznaczyło go, gdzie wrzucił tweeta, nie? Bo to stwitował. No tak, no. No i się okazało, że był na Dominikanie. Ale przecież prawdą jest, że zagraniczne wakacje są znacznie tańsze niż polskie morze. No to co ty chcesz? Sugerujesz, że Dominikana jest tańsza Sugeruję. Niż Kołobrzeg? Oczywiście, że tak. To czemu jedziesz nad Polskie Morze? Bo mnie stać, Marek, rozumiesz? Bo mnie stać. No, za moje 500+. W sensie ja na nie płacę. Ja też płaciłem na niektóre 500+ i się nie rzucam, więc bardzo cię proszę się uspokój, a jak masz ochotę się odpalić, to mój drogi zapowiedź piątej kolejki i spróbuj mi jeszcze raz przerwać. Nie poradzę. Jak strzelą na 3-0, gówno mnie to obchodzi, masz mi powiedzieć, jak bardzo nie możesz się doczekać zajebistego meczu, który kurwa się zbliża. Radomiak, Radom, Warta, Poznań. Mam marzenie. W pierwszym odcinku miałem marzenie. Kontynuujmy je. Niech spuszczą ich w kiblu. W sensie Warta, Radomiaka. Tak, 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 tak. Ja też mam nadzieję, że będzie powtórka meczu z Łęczny i Warta ich sromotnie rozjedzie. Nie boicie się tego, że Radomiak powtórzy sukces z Legią i jednak pokaże pazur? No ale przegrał ostatnio z Wisłą Płock. A Stal Mielec wygrała z Wisłą Kraków. Możemy to zdradzić, prawda. Że ubawiło nas to z Filipem Popachy. Piękne to było, piękne, piękne. Chociaż bardziej mnie ubawiła porażka Krakowi. Myślałem, że powiesz Bombardierów. Jezus, biedny jest ten trener Probierz, naprawdę. Czemu biedny? Jest tam wiceprezesem. A to nieładnie, że tak na szkodę spółki działa, naprawdę. A może celowo, bo on chciał odejść, a... Pan, on doktor, profesor Filipiak. Brakuje mi takiego, wiecie, takiego stołu z samplami, żebym sobie tam poustawiał takie różne, na przykład może bym ci nie odpalił archiwum Mix, ale byśmy nagrali jakiś taki dżingiel, że twoje teorie spiskowe. Albo coś. Dobra, no nieistotne. No dobrze, Radomiak, Radom, Warta, Poznań. Ja się nie mogę doczekać. No ja zawsze lubię, jak Beniaminek trafia na Wartę Poznań, bo to jest oczyszczające doświadczenie. Po dzisiejszej porażce z Legią przyda się tak, taki to mecz. Będzie takie miłe otarcie łez. Krakowia by się bardziej przydała. Jezus, nie mogę się doczekać meczu z Krakowią, autentycznie. No jak trenera nie zdążą zmienić. To nie ma znaczenia, Marek. No dobrze, dobrze, dobrze. Natomiast spodziewam się po tym meczu, że Warta wygra i że wygra 2-0. Grają w piątek o 21:00. O 20:30. O co chodzi, kurwa, z tymi godzinami w tej ekstraklasie? Raz 20, raz 20:30. Czy ten Astoryn ekstraklasy to co, kurwa, godzinę przestawia sam? Że tak zmieniają te godziny meczu? Przeszkadza ci to, czy jest okej? Okay? Mam to w dupie, tylko po prostu niech wprowadzą jedną stałą godzinę, a nie mi zmieniają co chwilę. Powiedziałbym ci, że zadzwoń do pana Bońka, ale pan Boniek mówi, że nic. On od niczego nie jest zależny. Co złego, to nie on. No to szczególnie, że chyba jeszcze tydzień jest prezesem, nie? Czy dwa? Nie wiem, ale ostatnio znowu się wygłupił, ale nie zmieniajmy tematu. Dobrze, a propos wygłupów, drugi mecz piątej kolejki, który nas będzie żywo interesował, no myślę, że tak, ale jak będziesz miał coś jeszcze ciekawego do powiedzenia, to ja ci nie bronię. Drugi mecz piątej kolejki, tutaj też ciężki przeciwnik. Przepraszam, mam jednak coś do powiedzenia. Tak. Znowuż sprawdziłem kursy. Tak. Jestem oburzony tym, co zobaczyłem. Ale czy kursy... Radomiak Warta. Tak.
Radomiak jest za 2 złote. Aha. Remis jest za 3,50. Aha. I my też jesteśmy za 3,50. Jak? Co? Jak? Nie, poczekaj, coś pomieszałem. Jak 3 te same kursy? Nie, 2 złote na Radomiak, a na remis warte 3,50. Że wychodzi? Czyli Radomiak na jest... STS-ie. Radomiak robi za faworytę tego spotkania. Dlaczego wymieniłeś takiego... nazwę Bukmachera, skoro na mnie płacą, Marek? Ale Jezu. To nie tamten. Nie szkodzi. A przepraszam. Kurde faja. Zapłacą nam teraz. To dupy. Czekaj, muszę sobie sprawdzić. Ty, no rzeczywiście. Ale to by znaczyło, że Radomiak jest faworytem. Ale to takim bitym. No bardziej niż Legia teraz. No przecież tak. Na Legię z Wartą... 3,40 było na remis, bo to zapamiętałem. To tam Legia była mniejszym faworytem. Coś chyba. No, była mniejszym faworytem Legia niż ten. Ty, pajaj ten Radomiak mocny. Ej, ale ty, bo ja patrzę na dwóch bookmacherów, bo na fleszko, na tej aplikacji pokazuje. Różni się bardzo? Czy coś się zmieniło jakby w obstawianiu meczy? Że ty... W sensie, że co? No przecież... to na Wartę powinien być dobry kurs. W sensie niższy, tak? Teoretycznie, moim zdaniem, tak. Poczekaj, sprawdzę tabelę, żebyś nie wyszło, że gadamy głupoty. No nie. Jak Radomiak wygra, to jest wyżej od nas. Robi się niebezpiecznie. Ale... Karim, I love you. Karim, you my friend. Ale... Przyrzekam, kupię jego koszulkę. Słyszeliście. SMS o treści koszulka wysyłamy na numer Marka. Możecie nas wspierać na moją koszulkę. Tam link do wesprzyj. Dobrze, no to dziwne są to typowania. No zobaczymy, może coś się po prostu popieprzyło i to naprawią. Dobra, drugie mecze Lech Poznań, Lechia Gdańsk. Ja tu nie mam żadnych oczekiwań. W sensie Lech wyjdzie, wygra i cześć. I to jest koniec. Kiedy oni grają w ogóle? A zauważyliście zmiany w podejściu? Czyli? Jakie naszym? Do meczy Lecha i Warty. Kiedyś, jak mówiliśmy, że w stosunku do meczy Warty nie mamy oczekiwań, tak teraz stwierdzamy, że do meczy Lecha nie mamy oczekiwań, a oczekujemy dobrych wyników od Warty. Zauważyliście tą diametralną... Nie. No jak to nie? Ja nie oczekuję od Warty, żeby ciągle wygrywała. No nie, ale jak masz takiego Radomiaka, to liczysz na zwycięstwo. No. No tak, ale to... Jak przerżną, inaczej, to po prostu przerżną. I okej, i będzie mi bardzo przykro z tego powodu, ale nie będę kurwił i chuił w życiu. Ale jednak będzie ci przykro, a kiedyś by ci nie było, bo po prostu czy przegrywali, czy wygrywali, jednak troszeczkę po nas to bardziej spływało. Teraz pojawia się lekka uczuciowość. Jak wchodzili do ekstraklasy, to miałeś podejście, żeby za dużo nie było w tyte, a teraz jednak masz tak, że... Żeby jednak fajnie wygrali. Remis, okej. Okay. Jednak drobne oczekiwania ci się pojawiły. No tak, ale to nie jest tak bardzo rozbuchane, jakby mogło być. W sensie ja nadal bardzo zdroworozsądkowo sobie do tego podchodzę. Myślę, że no my i wszyscy tyle. Podchodzimy. No, tylko to jest też spowodowane tym, że jak oglądasz Wartę, to widzisz, że oni grają, jest na to jakiś pomysł, tam trener działa, im się chce i to powoduje, że masz już jakieś mikro oczekiwania, żeby się rozwijali i było lepiej. Tak. A jak oglądasz Lecha, to widzisz, że no Maciej coraz bardziej siwy, tak samo niezadowolony i to nie, że wygrywają, ale to nie, że... No tak. I ci oczekiwania lecą, dlatego chyba tak... Ja wiem, że nie oczekujemy odwarty mistrzostwa. No gdzie? No dajcie tylko spokój. Tylko te oczekiwania jakby do Lecha zmniejszamy, bo to nie wygląda, a do Warty tak, żeby im fajniej szło, bo to jako tak wygląda. No, właśnie, dobrze, że to powiedziałeś. W sensie moje oczekiwania są tylko takie, żeby im dobrze szło. I to jest moje takie główne oczekiwanie. Tak. Niech będzie dobrze. Jak się noga powinie, nawet jakby w trąbę mieli dostać najbliższe 4 mecze, no trudno. No to nie jest koniec świata. Będzie smutno, ale będzie sobie to żyło dalej bez większego smutanka. No ale będziesz zaczniesz zadawać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Co się stało, że się zesrało? No to właśnie po to was mam, żebyśmy sobie o tym porozmawiali. To jak mówimy o oczekiwaniach, wybiegnę bardzo dużo, abstrakcyjna teoria, ale no. Jak mówimy o oczekiwaniach, czysto teoretycznie Warta Poznań jest 5 w tabeli jak rok temu. Wow. Albo 4. 6. 6, a 4 miejsce, podobnie jak rok temu. No. I masz 2 sezony takie same, że jesteś najlepszym z średniaków, powiedzmy, tak? No. Jakie wtedy będziesz miał oczekiwania? Co muszą zrobić? Dalej będziesz uważał, że sukcesem jest utrzymanie, czy jednak będziesz oczekiwał tego samego albo zbliżonego? Ja chciałbym, żeby Warta w takim optymalnym moim scenariuszu i tym, jak ja to widzę, żeby ona była takim porządnym średniaczkiem. No, ale w pewnym momencie dużo klubów było, no. Które... były takim średniakiem, mhm.
i następuje, grasz na przykład cztery sezony na najwyższej klasie rozgrywkowej i jesteś średniakiem w środku tabeli, ale w pewnym momencie, jak masz ambicje, a mam nadzieję, że właściciele Warty mają ambicje w dalszej perspektywie oczywiście, że musisz zrobić krok i albo on ci spowoduje, że zrobisz ten krok i może nie jesteś mistrzem, ale jesteś troszeczkę wyżej w tabeli i bijesz się o te puchary regularnie na spokojnie, ale też często się zdarzało, było przekombinowanie w składzie i spuszczało cię w kiblu, jak mam nadzieję Radomiaka. Po prostu w pewnym momencie będziesz miał te oczekiwania i one same się pojawią. No tak, tylko tutaj jest już takie podejście, mierzmy siły na zamiary. To przecież... Ale oczywiście. No bardzo bym chciał, żeby Warta powtórzyła drogę Rakowa-Częstochowa. Żeby doszli do tego momentu, w którym Raków jest teraz. Za mały kapitał. Na razie. No dlatego mówię powoli. No, przecież plus nie taki, wszystko że oni wiesz mają naraz. Bardzo dobry punkt wyjścia. Są w Ekstraklasie. Tak. Mają... Ja się boję, że Tworka nam zabiorą. No gdzie? No ma kontrakt jeszcze na 2 lata, nie? No ale wiesz, dobry trener. O Jezu, Maras, przyjdzie czas, będzie rada. I tak samo powiedział trener Maciej Skorża... I wtedy przyjdzie wuja. I tak samo powiedział trener Maciej Skorża o meczu Lech Poznań-Lechia Gdańsk. 5. kolejka. I bardzo proszę, czy my to już robiliśmy? Nie mówiliśmy o tym meczu. Zaczęliśmy mówić do Warty. Dykteryjka. No cóż, no Lech pojedzie, zagra jak zagra, ale to wygra. O, tak na pewniaczka z Lechą? No a co? Też mi się tak wydaje, tym bardziej, że Lecha tam ten poziom też ostatnio nie jest rewelacyjny. Nawet zwolnicki karnych nie strzela, więc się nie zanosi na inny wynik niż zwycięstwo Lecha. Tym bardziej, że będzie to u nas mecz. Jak nie mam kocioł, nadal nie wróci, tak? Nie, Kotła nie będzie do końca sezonu. A my Lechy mamy u siebie czy na wyjeździe? Bo nie u siebie, domowy. Aha, ale Lechia wygra mecz teraz 3-0 z Krakowią. Krakowią! Ale lepiej niż Lech. No tak, to prawda. A ile oni mają punktów w tabeli? O, to jest mecz na szczycie. Oni mają 8 punktów przepana. Jak z nami wygrają, to mają lidera. O cholera. I wy tak na pewniaczka? No pewnie, przecież to wiesz. Kurde, faja. No nic, no tak, no tabela też nam się ukształtowała już w miarę po tej 4. kolejce. Lech na 1. Uważasz, że tak zostanie do końca sezonu? Kurde, byłoby w pytkę na tę setę, żeby tak było. Przepraszam, wyłączyłem się, bo coś... Możemy czy czekamy, aż strzelą? Już? Liczę, że nie strzelą. Aha, dobrze. Jak strzelą, to będę miał obsrane gacie. Ale to... Dobra, co mi to obchodzi? Czy Lech na 1. miejscu, żeby był na koniec sezonu? Kurde, życzę sobie tego. Bo nie ukrywam, trochę spokorniałem przez te... To już 3. odcinek. Przez te 2 pozostałe i teraz 3. odcinek trochę spokorniałem. I... O kurwa, nie trafili. No tak. Wow. I... Chciałbym. W sensie na stulecie to by pięknie wyglądało. To by były smutne obchody, bo Kotła nadal nie ma. Właśnie jestem ciekaw, co w takiej sytuacji zrobiliby ci ludzie z Kotła, jakby Lech bombnął tego majstra na stulecie. No jeszcze bo puchar polski. Wywalone by mieli. Myślisz, że tak? Tak. Nie przyznają się do błędu. Uważasz, że syn prezesa wtedy by wyszedł na konferencję prasową ubrany cały na biało i powiedział, ha, cwaniaczki? Na pewno. No na pewno. Ale by się puszył pewnie tam tych chłopaków z Kotła, to by nie tam znam? Równał. Nie znam. Ale z tego, co widziałem konferencję i na bazie tego mogę wyciągać jakieś wnioski, ja myślę, że tam ego to jest srogie, więc na pewno by wyszedł i by coś powiedział. Dobrze, no to tabela nam się prezentuje. Bo ja ci chciałem wtrącić. Tak. Czekaj, o czym mówię? O tabeli pierwsze miejsce. Tak, że Lech cię utemperowali, że Lech pierwszy i w ogóle i można mieć nadzieję. Znaczy nie można mieć nadziei po 4. kolejce. Dobrze, ale że pierwsze miejsce w tabeli. Przypominam, Lech grał z gówniakami. Na razie były tylko gówniaki. Zobaczymy, co się stanie, jak przyjdzie Raków i przyjdzie Legia. A nie uważasz, że oni się na gówniakach rozgrzeją i na ten Raków i Legię będą trochę bardziej, wiesz, pewni, bez waty w nogach? Minęły 4 kolejki. Ta. Widziałeś wszystkie mecze? Tak. Uważasz, że rozgrzewają się wystarczająco szybko, żeby, nie wiem, za 2 tygodnie Legię pach? Znaczy, no dobra, to jest ekstraklasa. Za 2 tygodnie? No, nie wiem, no rzucam, ale ja wiem, że to jest ekstraklasa i tu Stal Mielec może orąbać Wisłę Kraków, co było cudowne. Ale no, oni nie wyglądają na zespół, który się rozpędza i nabiera pędu i idzie do przodu, tylko na taką stanie w błotku, nie? Ale z sukcesami. No bo grali z gówniakami. No dobra, okej. Ale... Czekaj. Obyś się mylił. Ja u ciebie widzę pewną niekonsekwencję, Mareczku, bo ty
Według tego, co twierdzisz, cała Ekstraklasa to są gówniaki, więc na nikogo innego nie powinni według ciebie trafić. Dobrze. Uważam, że Ekstraklasa jest gówniakami i przyzwyczajcie się do tego, że będę mówił to częściej, bo ruszyła Hiszpania, Anglia i moje nastawienie będzie tylko gorsze. Polska Liga to gówniaki, ale jakby zamykamy się w tym baloniki ku gównianej ligi i tam są niektóre zespoły mniej gówniane i bardziej gówniane. To my na razie graliśmy z tymi mniej gównianymi. Bardziej gównianymi. Bardziej gównianymi, przepraszam. Tak, dobrze to wytłumaczyłeś. Proszę bardzo. Czytelnie i zrozumiale. Tak, chcę powiedzieć, że właśnie się pozbyliśmy prawdopodobnie kontraktu sponsorskiego za Storinem i nie dostaniemy tych zegarków Ekstraklasy w ramach... Ile one były? 1300 zł jeden. Jezu Chryste. No. I ktoś to kupuje, bo nie wierzę, żeby zrobili tam dwa modele, żeby stały w złotych tarasach. Daniel, a ty masz coś do powiedzenia? Wypuśćcie mnie! Siedzi Bidok w tym sztumie, aż mi... Chociaż w sumie to zaoszczędził sobie oglądania tego ciężkiego meczu dzisiaj. Może obejrzał z pasji i miłości. Na telefonie. Nie, bo on Kanal Plusa nie ma kupionego. Jak? W chacie ma przecież normalnie. A to ma NC Plus. A, to ma. Może obejrzał. Ale się nie odzywa, to go trzeba zapytać w takim Albo razie. Albo ciągnie na lewo od kogoś, czego nie polecamy. Absolutnie. Nie, myślę, że on pracuje. Albo już śpi, no bo to godzina taka, że... Ojej, dobranoc, Daniel. A jeszcze nie mamy na tyle sprzętu, żeby się tu zdalnie łączyć z naszym wysłannikiem w sztumie. Reporterem terenowym, który nam nie powie, ilu drzew Warta Poznań nie zasadzi. Znaczy, zasadzi, ale po tym meczu nic nie zasadzi. No, to na szczęście się... On wiedział, kiedy wyjechać, zobacz. Wiedział, kiedy wyjechać. Ta. Czyli nasze prognozy z zeszłym tygodniu były nietrafne, bo my z Cyrylem obstawialiśmy sadzenie, a ty obstawiałeś nie sadzenie. A musiał obstawiał sadzenie. Chyba tak, we trzech obstawialiśmy, że jakiekolwiek drzewo zostanie posadzone, jako jedyny chyba się Kurwa, wyłamałeś. Jestem dobry. No, czyli gówniana wiedza o piłce w gównianej lidze jednak się sprawdza. Jest pewne połączenie. Prawda? To chcę powiedzieć, że... Ja nie jestem klasycznym dziennikarzem sportowym. Tak jak Adam Zrelak nie jest klasyczną dziewiątką. Dokładnie tak. Ci muszę powiedzieć, że o dużym gronie dziennikarzy polskich, mainstreamowych można by to powiedzieć, jak się ich słucha czasami. Ale czas rozliczeń jeszcze przyjdzie, ale nie w tym odcinku, bo ten odcinek myślę powinniśmy zakończyć, bo Czok się niecierpliwi. Czok to mój pies. Czok to pies Marka i się niecierpliwi, co zresztą pewnie słyszycie, także ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Były sportowe pyry, zanim panowie jeszcze powiedzą ostatecznie do widzenia, to chcę powiedzieć, że mamy tak, Instagrama, Twittera i Facebooka. Dziękujemy za dwa komentarze pod ostatnim odcinkiem. Dajcie łapkę w górę, zostawcie suba, czy już mówiłem o sobie, dajcie suba i obserwujcie nas i nasze memy, bo sami je wymyślamy i często przychodzi to przypadkowo, a uważam, że niektóre z nich to są naprawdę perły, ale to zobaczycie. A pod jednym nawet była odpowiedź ostatnio. No, ale to zobaczycie właśnie sobie na naszym Instagramie i Facebooku. Także co, Cyryl, bardzo dziękuję za dzisiaj. Również dzięki. Marek, bardzo dziękuję za dzisiaj. Było cudownie. Ja się nazywam Filip, ja mam na imię Filip i to był trzeci odcinek Sportowych Pyr, podsumowanie czwartej kolejki i tym razem na pewno słyszymy się za dwa tygodnie, jak ja wrócę z wakacji. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło i tam udanych wyników w piątej kolejce. Do boju!